Bóg bezwzględnie posługuje się ludźmi i nie jest dla Niego ważne, że niewinni cierpią dla realizacji Jego zamierzeń. W Księdze Wyjścia Bóg celowo czyni serce Faraona upartym, żeby móc zesłać na cały naród plagi, grad, szarańcze, a w końcu, żeby zabić wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. W Księdze Hioba Bóg zakłada się z szatanem, czy Hiob czci go tylko za to, że jest szczęśliwy i bogaty. Żeby się przekonać, Bóg zezwala szatanowi zesłać na zupełnie niewinnego Hioba i sprawiedliwego Hioba straszliwe cierpienia, w tym pod gruzami zawalonego domu ginie 10 dzieci Hioba, jeszcze bardziej niezwiązanych z całym tym zakładem. Król Dawid uwiódł mężatkę Batrzebę i zabił jej męża Uriasza. W jaki sposób Bóg ukarał Dawida? Żony Dawida zostały publicznie zgwałcone, a synek, którego urodziła Batrzeba, zachorował i umarł. 2 Samuela 12. W Ewangelii Marka w rozdziale 14 Jezus mówi o Judaszu. Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A mimo tego Bóg pozwolił, żeby Judasz się narodził, wykonał to, co Bóg zaplanował, żeby wykonał, a następnie go za to ukarał. Tak obchodzi się Bóg Biblii z ludźmi.